Znajdujemy się w salonie Toyota Okęcie. To właśnie tutaj magazyn Business Woman and Life zorganizował galę wyboru Business Woman Roku. I to właśnie tutaj dowiemy się, która z nominowanych dam otrzyma tę najważniejszą statuetkę. Jeszcze raz w imieniu Business Woman and Life oraz w imieniu tego wspaniałego salonu Toyota Okęcie na gali rozdania statuetek Business Woman Roku 2012. Chciałbym przywitać serdecznie gości honorowych dzisiejszego wydarzenia i zaprosić na scenę panią Krystynę Koftę, pisarkę, plastyczkę i felietonistkę. Uważa pani, że kobiety polskie są przedsiębiorcze? Tak, są bardzo przedsiębiorcze. Najlepszy dowód, że siedzi tu tyle kobiet i 26 jest nominowanych. Szkoda, że tylko jedna może zwyciężyć. Kobietom jest łatwiej prowadzić zwłaszcza małe biznesy. Te małe firmy, ja nawet pisałam o tym w swojej książce, napisałam taką książkę, gdyby zamilkły kobiety, co by się stało, gdyby zamilkły kobiety. I właśnie tam pisałam o małych firmach, na czele których stoją kobiety, bo mnie to uderzyło, że w Europie jesteśmy, nie wiem czy jeszcze w tej chwili, ale 2-3 lata temu byliśmy na pierwszym miejscu pod względem małych firm prowadzonych przez kobiety. Zapraszam na scenę kolejnego honorowego gościa, panią Małgorzatę Potowską. Tancerkę, reżyserkę, choreografkę, pedagog baletu, jejku, też tego jest dużo, twórczyni teatru kabaretowo-rewiowego Sabat. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Nigdy nie byłam wśród bizneswoman, zawsze się czułam artystką i trochę się dziwię, żeście Państwo mnie tu dzisiaj zaprosili, bo zawsze mi się wydaje, że mój biznes robię przez przypadek. Z pasji i z miłości, a nie dlatego, żeby być bizneswoman. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego paniom nominowanym i chciałam powiedzieć, żebyście panie zawsze wierzyły w siebie i zawsze myślały, że jesteście najlepsze. Panowie też mogą w siebie wierzyć? Panowie, to różnie bywa. Zapraszam Państwa teraz na pokaz mody.
ucząc się o diamentach, poznając ich naturę, pochodzenie, jak można je na różne sposoby wykorzystać, można sprawić życie. Aby przyspieszyć proces, firma przygotowała upominek, międzynarodowy album Pięknej Moc Diamentów. Kto będzie jego szczęśliwym zwycięzcą? Pani Monika Dekotko usuje. W roli środki Marysie. Zapraszam panią Marię Wirokiro. Witam serdecznie, gratuluję wygranej. Upominek od firmy, publikacja Pięknej Moc Diamentów. Uroczyście ogłaszam, że zwyciężczynią konkursu Biznes Woman roku 2012 została pani Żaneta Płaje. Zapraszamy gromkie brawa dla pani. Ogromne gratulacje. Tych nagród jest naprawdę mnóstwo. Zaczynam od statuet. Zobowiązuje, czy są jakieś kolejne cele, które pani już obrała w swojej karierze? Kolejne cele to fundacja, tak? Właśnie w zeszłym tygodniu stałam się właścicielką dworu pięknego koło Warszawy, i który ma się stać takim dworem kultury i sztuki. Pani Agnieszko, efektywny menadżer, czyli jaki? Skuteczny, zadowolony i pracujący z pasją. To chyba najważniejsze. I znający swoją branżę bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że bez znajomości branży nie da się być efektywnym menadżerem. To rzeczywiście musi być bardzo duża wiedza zgłębiona w środku. Zrodziła nam się trochę pani dzisiaj, odbierając statuetkę. Wzruszyła się pani, to znaczy, że jest pani wrażliwa. Ta cecha pomaga czy przeszkadza w karierze? Amerykanie, zatrudniając pracowników, zwracają uwagę głównie na empatię. No, wzruszam się. Ja się wzruszam nawet w przedszkolu, jak moje dzieci piosenki śpiewają. To była dość indywidualna okazja. Ja w biznesie, zresztą ja też się śmieję, że ja jestem taka bizneswoman, bardziej woman. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych kobiet były same kobiety naprawdę z biznesu. Ja byłam jedynym PR-owcem, a do niedawna mój wykładowca historii sztuki mówił PR-owca wals gumowca, więc to jest nobilitacja, myślę, dla całej branży.